Słuchajcie, niedawno testowałem Action 2 od DJI i nie zdecydowałem się na to, żeby ją kupić. Dzisiaj będziemy testowali inną kamerę, nową, która ma niezłe możliwości, ma niezły procesor i całkiem nieźle wypada, jeżeli chodzi o testy. A ja jeszcze jej nie używałem. To jest pierwsze nagranie, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Trochę pogoda jest słaba do takich rzeczy, ale trudna. Ja powiedziałem na razie o swoim eksperymencie i planach jednemu koledze. Nie twierdzę, że przyjął to z entuzjazmem, bo nie przyjął. Raczej to było w tonie, chyba powinieneś sobie odpuścić. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację i taką reklamę, kiedy była premiera iPhone'a 12 Pro. Wtedy wykorzystano ujęcia, których autorem jest John FPV. I to były ujęcia faktycznie kręcone quadem 5-calowym na Crossfire i z DJI Air Unit. I on też, co ciekawe, miał tam zamontowaną kamerę, właściwie telefon, przypiętą paskiem. Ten telefon był przypięty paskiem, ale to nie było tak profesjonalnie zrobione, jak ja bym sobie to wyobrażał. I ujęcia, które pokazano, były kosmiczne. I pytanie, czy 13 mini jest w stanie nam odtworzyć podobne ujęcia, a jeżeli tak, to z jakim skutkiem? Dobra, byłby tak jak teraz, jednorazowa akcja, to jest zabezpieczone i tu też, tak to wygląda teraz. To, co mi się podoba w iPhone 13 mini, to przede wszystkim bardzo dobra stabilizacja, szerokie pole widzenia, które mamy do dyspozycji. W PAL mamy 4K w 25, natomiast w NTSC mamy 4K nawet w 60 klatkach na sekundę. Mamy tryb HDR i slow motion, także jest do dyspozycji dość sporo. Dodatkowo mamy pamięć 128 GB wbudowaną. I też to, co mi się bardzo podoba w tym telefonie, że on jest odporny dosyć na mróz. Trzeba oczywiście na niego uważać, żeby go nie uszkodzić i bardzo dobrze zabezpieczyć. I mam wrażenie, że on lepiej spisywałby się na Cineupie niż na 5-calowym kładzie, bo tutaj właściwie mieliśmy oczywiście mały żagiel i głośniejszą pracę silników, natomiast na Cineupie przy takich spokojnych lotach blisko przeszkód jak najbardziej. Najlepiej byłoby go ubezpieczyć i też zaprojektować swoje mocowanie. I faktycznie do przemyślenia, dlatego że gabaryty tego telefonu i masa dają radę. Tak jak teraz jest maksnowa wątka, można delikatnie przesunąć sobie tu. To jest trzykrotne powiększenie. Tak mamy ekwiwalent 13 mm. A tak jest max. Telefoto, które jest tutaj w tym iPhone 13 mini. I to jest podczas nagrania, czyli super. Słuchajcie, to co zobaczyliśmy tutaj, już mi wystarcza. Jestem mega zadowolony, bo mam siatkę. Mam też możliwość zoomowania podczas nagrań. Jest przyzwoita jakość. Oczywiście to nie jest szał, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten aparat będę miał ze sobą cały czas i w każdej chwili mogę go użyć. A na przykład nie wiem, co się stało z GoPro, ale chyba zmarzła trochę, bo nie reaguje tak, jakbym chciał. Trzeba by baterię wziąć do kieszeni. Tak się dzieje z urządzeniami, niestety. No jak na razie to wygląda naprawdę świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Robimy takie testy, jesteśmy z Leonem, a za chwilę będę go montował. Bo już mniej więcej wiem, jakie są możliwości aparatu i one są całkiem niezłe. To jest ekwiwalent ogniskowej 13 mm teraz. To by można było dać tak. A to mniej więcej dać tak. Mhm.
to wygląda za bardzo ładnie, oprócz jednej rzeczy, a mianowicie nie pokazuje mi tego, czy mamy w poziomie iPhone'a w tym statywie. Może jest taka opcja. A teraz mamy ogniskową 26. Tak wygląda porównanie z GoPro. Super jest to, że podczas nagrania iPhone'em mogę faktycznie używać do trzykrotnego zoomu. Świetnie, 13 mm. Świetnie, 3 razy teraz. Słuchajcie, podsumowując, chciałbym podziękować Wam za uwagę. Na pewno tego telefonu nie będę używał na co dzień jako kamery do FPV, ale w niektórych przypadkach dlaczego nie? Spróbuję jeszcze na Cineupie, zobaczę w innych okolicznościach, może jak będzie trochę lepsze światło, a może porównamy, czy zrobimy podobne odcinki. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Sam montaż można też dopracować, myślę, i z czasem można osiągnąć bardzo fajny workflow, a jednocześnie zabezpieczyć ten telefon przed rozwaleniem. Fajne jest też dla użytkowników Apple, na przykład iMac'a, tak jak ja mam tutaj, że jesteśmy w stanie sobie bezpośrednio przesłać te materiały od razu na kompa i cały proces jest bardzo szybki, mam ujęcia ustabilizowane. Dla mnie to jest naprawdę duże ułatwienie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć! Co mi się nagrało?